Cześć moi drodzy, tu jest mój pan Sikor. To był taki osobnik, który wypadł z gniazda. No i niestety błąkał się tutaj przez praktycznie kilka godzin po moim podwórku. No niestety, ale nie dałby sobie rady sam. A czasem tak to bywa, że no właśnie nataptał mi na palca. Ale czasem tak bywa, że matka nie chce z powrotem takiego pisklaka, go po prostu wyrzuca. No i się po prostu nim zaopiekowałem przez okres około 2 tygodni. No i obecnie jest to już na tyle duży podlotek, że w ciągu kilku dni będzie mógł być wypuszczony na podwórko. I no zobaczymy, albo będziemy go dokarmiać różnymi robakami. Musi się nauczyć samodzielności i wrócić na łono natury. Nie przyzwyczajałem go do siebie zbyt bardzo, był zawsze zamknięty w kartoniku, przykryty, aby się nie stresował. No a teraz nie boi się mnie na tyle, że toleruje siedzenie na moim palcu, czy też siedzenie na ręce, no i bycie w pobliżu. Generalnie jednak staram się, aby się nie przyzwyczajał do mnie za mocno. Wiadomo, to jest dzikie ptactwo i ono musi sobie radzić samodzielnie. No, to tyle. Trzymajcie kciuki za Sikora i aby jego start w dorosłe życie był udany. Pozdrowienia.